No niestety pomyliłem się, restauracja jest otwarta od 12.30. Dobra, to idziemy, Malena. Chciałem się napić kawy. Jesteśmy troszeczkę za wcześnie, bo obiad jest dopiero 12.30, więc nie ma problemu. Przejdziemy sobie w fajnym miejscu. Chcesz? Poszukamy sobie jakieś miejsce? Dlaczego? Bo ty masz złą koszulę znowu. Czarną. Teraz wchodzimy z bocznego wejścia. To jest mały bar, kafeteria. Yeah. Good morning. Good. How are you? I'm filming movie for YouTube. Yes. Can you get me two coffees? Yeah, two coffees. Later. Yeah. I just got up. I was sleeping good. How are you guys? Yes. Hey, two coffees. Yes. Thank you very much. How did you sleep? Good. Yes, that's nice. Okay, we'll sit here. Thank you. Okay. No właśnie. Teraz sobie siedzimy z Maleńką. Będziemy przywitani przez tego pana. Widzę, że się uśmiecha. Damy mu jakieś prawie 1 euro kiedyś. Typ, damy mu... Bo jest bardzo miły. To mi drinki robi. Tutaj mówią, że jak w Egipcie dajesz troszeczkę jakieś takie... tinget, to wtedy biegają koło ciebie jak... jakby był królem. Mamy dzisiaj dużo w planie z Maleną. Malena powiedziała, że idziemy najpierw. Jedzenie i potem aquapark. Jedzenie, potem aquapark, a potem nad morze pójdziemy. I no i oczywiście, gdy z obiadu będą banany, to pójdziemy po obiedzie szybko małpę nakarmić z Maleną. O, właśnie nam przyniesie kawę. Ale bardzo miło. Moja córka właśnie chciała podejść i wziąć kawę, ale nam przyniesie. Thank you. This is my daughter, eh? Malena. Malena. Thank you very much. Lisa. Ahmed. Malena. Pijemy właśnie kawkę. Podano nam dzisiaj w innych kubeczkach. W szklaneczkę tym razem. Wygląda jak kawę latte. Spójrzcie. Czyli kawa z mleczkiem. Bardzo piękne. Smacznego, Malena. How long are you working here? Two years. And you? How long you working here? I'm from Chile. 1 year. I see. Year. You come from Uganda? No. I'm from Cairo. Wow. And you? From Uganda. Uganda? Wow. It's a beautiful place, eh? I need to recharge. To get more money. Yeah, you need the money, yeah? Yes. You have nobody here. That's all. Of course. I see they come later. You see this? Okay. Here? Thank you. Thank you. Okay. I cannot use internet, eh? Right now I have no internet, right? Yeah, yes. We have network internet now. Yes. Because we have no money. Oh, thank you. Okay. But this is the company Orange. It's called Orange. Eh? Yeah, everything here. Okay. Orange of the phone, need, yeah. Okay. But after 5 minutes, I tell you. Okay. I know which one it is. So I have to put the money in. There's no money in. Okay, thank you. Okay. Eh? Nie masz pieniędzy. Cię po aż. Może dał ci jeden punkt. Albo jeden. No nie wiemy. Ten z boku. Za minutę przyjdzie. Ten pan. Właśnie otworzyli punktualnie o 12.30 restaurację i pójdziemy właśnie sobie zjeść z Maleńką. Na danie. To jest nasze śniadanie, czyli obiad od razu, bo żeśmy spali tak długo. Tak to właśnie wygląda wejście. Okej. Okay. Powitanie. Gdzie? A tu nie będzie za głośno, bo ludzie chodzą, biorą tutaj? Dobra. Dobrze. Okay, can we get a drink? Huh? Hello. Can we get a drink? I would like to get soda. She wants to get soda. Thank you. Więc zamówiliśmy sobie, bo Malena nie lubi pić Coca-Coli i ma rację, bo jest bardzo słodki i w ogóle... Nie lubię. No właśnie. W ogóle.
Więc będziemy pić zwaloną wodę mineralną. Ja też chcę wodę mineralną. Nie chcę pić za słodki. Kawa była teraz słodka, za dużo cukru było. Więc okej. Okay. A na co masz ochotę? Będziesz miała mięso czy z jakiejś tam... Chyba kuskus i oliwki. Oliwki? O, ja też. No ciekawe jest, co jest. Musimy zobaczyć, co jest. Zobaczymy. Chciałem wam pokazać troszeczkę restaurację, jaka duża jest, możecie zobaczyć. Good morning. Ok, tak właśnie wygląda. Co to jest? Coś? Tak, to jedno. Albo dwie łyżeczki. Daj mi. Ok. Co to jest? Załóż mi, załóż mi troszeczkę, ja cię wytrzymam. Nałóż mi. Tego troszeczkę. Właśnie tego. Ok. Co to jest? Nie chcę pani. A to? O! Dasz mi Malena? No jeszcze jest. Takie mięsko, tak dobrze. Takie ładne, takie o. Takie ładne. Ok, dziękuję. Idziemy. Ja idę z tobą. To dobrze. Troszeczkę tego chciałbym. Co to jest? Kuskus. Ja lubię. Jedną łyżeczkę też dla mnie poproszę. Okej. Okay. Teraz mi tą jedną łyżeczkę. Tak. Tam jedną, tak samo chcę, okej. Okay. Dobra. O, warzywa też. Paprykę tamtą, jedną. Cytrynkę jedną. Dobra, dziękuję. Tu mamy ciasta. Może później będą, wiesz? Ciasto na razie nie chcę. Nie, nie chcę na razie. O, tamte chcę. Lubię zawsze na słodko, dodaj parę. Troszeczkę paro. A co to jest? Jak było? Troszeczkę. Jedna mała rzeczka. Kolorowe. O tak, i też. Już masz pełny talerz. To jest mój talerzyk, proszę zobaczyć. Piękny. A Maleny? No, Malena jest, widzę, że wybredna. Nie? Wybrała jeszcze. Tylko nie zjem wszystko, jak chciałem. Eleganckie. Tak to się nazywa. Życie jak w Madrycie. Jemy elegancko. Rybka. Taką ładną wybierz, a taką. O tak. Nie dużo, ale taką ładną. Okej. Okay. Jeszcze kawałek. Jeszcze? Tak. Super. Okej. Okay. Kartofelka, chcesz smażone? Tak, braton. Weź. Tak. Mi też podasz? Daj mi taki gebratny pod umy. Co to jest? Nie chcę. Co to jest? Nie chcę. Okej. Okay. Co to jest? Ciekawy chlebek. Weź. Ale lepiej. Dobra. No. Jaki jesteś? Taki ciemny gryzunek, to jest Heres. Weź coś sobie. Hello. Eh? Yes, yes, YouTube, YouTube. Nice food. Very nice. Thank you. Okay. Oh, can I get some of this? Oh, I want it. Ooh-ha. It's okay. Thank you. You're welcome.
Malena! Oh my god! To jest mój talerz! Spójrzcie go! Oh my god! Ale zobacz! Smacznego i do zobaczenia po jedzonku! Okay. Czas na pływanie. Czas na pływanie, ale najpierw idziemy zobaczyć Maleny kartę. Kupić. Zobaczymy, czy ten gość jest. Jesteśmy właśnie w obiedzie. Malena mówi, że bardzo dobre jedzenie. Smakowało ci wszystko? No niestety nie było oliwek, tych, których zakochała się wczoraj, ale dzisiaj będą wieczorem na pewno. No właśnie. Zobaczymy. Jest tam ten gościu? Nie, możemy się spytać. Możemy się spytać, czy jest tam. A karta jest. O tą kartę, spytać się. Nie. Hi, I want to ask you something. Can I charge the phone to buy for the SIM card? We got Egyptian card from Orange. Do you have that? No, you have just only with the phone. Maybe if you can make it change, maybe ticket for the SIM card. Okay. And ticket maybe with the phone. Orange. We could not have a ticket Orange. Say this man now. I make it Orange. Now I give it with the phone. What do you mean? You can switch it, right? Yes, you need to make some 4 gigabytes, 6 gigabytes. How much does it cost? How much does it cost? In dollar? Yes. Because Orange was pretty cheap, yeah? 4 gigabytes, how much? 4 gigabytes is for $17. $17? Dollar? Dollar. I paid €7, $7. Yes, I know, but not the same day. So take it here and then take it for the division is to stay work. Six. Just six seven, days. Seven days, yes. But this is stay long time. This in airport, in Baton Airport, yeah? In airport, you make it this time live. Not the same, we'll make it, I tell you, 16 gigabyte and the 20 gigabyte. This maybe inside, maybe 4 gigabyte or 3 gigabyte. Just stay a little time and after this we'll make it finish. This will be how much gigabyte? Three and a half. 3.5. This will make it maybe 1 gigabyte. Just will stay a little more time and after this you will go. This is why, because she bought it yesterday, it's already out, yeah? Listen to me, this is not you. I see. So we have to, because we have to ask a friend of mine right now, because he's got also for the phone. We'll ask him and we'll come back to you. Are you gonna be here? Yes. Yes, we'll come, okay, Malena? Thank you. Where can you buy orange card? Orange. I need to buy for the SIM card, orange card. Zinzamo. Yes. Zinzamo. Because Zinzamo. Zinzamo. How much does it cost, you think, orange card? Yeah, you don't know, huh? Are you bodyguard? You are, yes. Look at me there. You're a strong man, eh? Oh my god, really good. Two times, eh? Look at us. And you. Yeah, me? Not like you, look at this. Look at that guy. Strong man. Little bit. I walk a little bit, eh? Yeah. I got something, eh? You too, yeah? You do some sports, eh? Yeah. Ah, come on. Show me. Yeah. So we're gonna go by the car. Yeah? Yes. Thank you. Wait, 10 minutes. 10 minutes, what? Yeah. Thank you very much. We'll go and we have to load up our handy. Thank you. Okay. See you later. Okay. Big man, eh? You guys, thank you. Yeah. Okay. Hatch man, handy. Okej, okay, teraz idziemy na basen, ale chyba jeszcze pójdziemy wcześniej. Pójdziemy wcześniej z Maleną kupić, załadować karty telefoniczne, dlatego że okazuje się to, że kupiła kartę telefoniczną, ale z 3 GB, ale dzisiaj już jej nie ma, więc może tam było to 1 GB i zużyło i to wszystko. No tutaj jest ten centrum handlowe, tam pójdziemy i dowiemy się, po ile jest ta karta do ładowania, nie? Dzień dobry. Zobacz, w tym samym miejscu spotykamy. Jak to mówią, jeszcze raz i czekolada. A gdzie jest kantor? Kantor? Chyba w tym centrum handlowym. Pani, tam byliście wczoraj? W tym nie, wczoraj nie byliśmy właśnie. My tam właśnie też idziemy. Gdzieś tam iść. A, to idziemy. A, tam, idziemy, to idziemy razem. W ogóle mam propozycję dla was. Jakbyście chcieli do centrum miasta jechać i wziąć taksówkę, bo tu... Bo warto dla was zobaczyć Hurgadę, nie? Tam są te, wiesz, te bazary, gdzie naprawdę wszystko jest bardzo tanio. Ja tu jestem też już drugi raz, byłem parę miesięcy temu. Więc gdybyście chcieli
się z nami mamy styknąć. Mamy numer od taksówki. No, numer taksówkę, to możemy się styknąć i zapłacimy, bo czasami wołają 20 euro, znaczy w tą, to jest powrotem. A jak się dogadamy nawet za 10, a jeszcze w czterech się podzielimy, to nam wyjdzie po 2 euro. Super. Państwo, skąd jesteście? Polki? Kętrzyn. Kętrzyn, a. Ja mieszkam w Hamburgu. Już chyba, ile? Z 25 lat. Jestem poza Polską 30 lat. Moja córka w Niemczech urodzona, mam 3 córki. Jedną wziąłem ze sobą. Tamte są zajęte, pracują. Więc to, żeśmy przyjechali właśnie po raz drugi. Córka bardzo zapewniała to przyjechać, bo to tak tanie się przyjedzie, nie? Bo my w Niemczech za grosze tu przyjeżdżamy. Bo ja słyszę, że w Polsce płaci się 2-3 razy więcej. Tyle, ile wy płacicie. No ja płaciłem 270 euro za wszystko. Za wszystko? No, za wszystko. Na dwie osoby? Nie, na jedną. Na jedną. To na dwie osoby ponad 5000. Sama wycieczka. Wiem, ja w Polsce zawsze drożej, ja wiem, bo dlatego, że Niemcy jeżdżą po całym świecie i jest najtaniej. I po drugie, by może kupić przez jakieś biura podróży, to jest błąd. Tak. Tego się nie robi. Przez internet się kupujemy numer jeden. No ale nie możemy, bo możecie. Jak człowiek języka nie zna, to inaczej. Możecie, wszystko możecie. Pokażę. W godzinę mamy tłumaczy, byście widzieli, jak znaleźć sobie podróż następnym razem. Za 5 tysięcy ja bym nie jechał. Powiem szczerze, dla mnie Polska jest za droga, więc tutaj jadę za 270 euro. Miesiąc temu też byłem, 2 miesiące temu tu byłem w Egipcie. Też zapłaciłem 250 euro. 250 euro. W lutym byłem w Maroko. Zapłaciłem 250 euro i jeszcze wyższej klasy hotele. Czyli mówię wam niesamowite. W każdym razie wam powiem, w Hurgadzie jest lepiej, bo jest więcej ludzi, więc nie ma takiego zaczekania strasznego jak tutaj. Tutaj to prawie cię wciągają, nie? Że namawiają, nie pozwalają ci w ogóle iść. Więc trzeba być, po prostu się być tym hubem, nie? Powiedzieć, ok, idę sobie dalej, albo nie reagować. No i koniec. Wszystko, bo tak będą nas rzucać się na szyję za chwilę, nie? Bo tutaj jest bardzo mało klienterii, bardzo mało ludzi chodzi teraz o tej godzinie, więc będą o was walczyć tak, że szok, nie? Więc... Wiecie, jak to jest. A wy jesteście pierwszy raz tutaj? Tak. Super. Jak wam się podoba? Na razie? Na razie fajnie. Oprócz pokoju mógłby być trochę lepszy z takich klientów. I co chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Gdybyście na przykład chcieli, bo ja tutaj byłem 3 miesiące temu, będziemy płynęli statkiem, czyli na tą wyspę Paradise, taka wyspa, że woda jest jak w Malediwach. No bajka jest niesamowite, tutaj nawet nie ma porównania. Oni tam was zabiorą, kosztuje 20 euro, nie? Na cały dzień. Tam jest jedzenie, nurkowanie, wszystko, nie? I oczywiście też kłady, bo chcemy iść na pustynię, bo ja robiłem już... To... Mamy spotkanie ze swoim rezydentem, także na pewno piramidę. A, no to jest kawał czasu. 5 godzin stąd będziecie 5 godzin jechać. Ojejku. No ale dobra, jeżeli macie czas na to, ja jestem bardziej taki wyczynowy, nie? Ja to chciałem jeszcze takie troszeczkę z córką trochę poszaleć, nie? Bo mam kamery, widzicie, nagrywam teraz w tej chwili, bo ja wrzucam parę rzeczy robię głównie na YouTube'a. Jeszcze dalej. No, thank you. We don't need it. Maybe later. Right now we don't need it. Thank you very much. Yes, I do. We are from Poland. Dobrze, dobrze. Dobra, zupa z bobra, tak. Ja. I know, we need to buy a SIM card right now. We'll see you later. SIM card? Yes. Later, I'll talk to you later. Have a good day. See you later. Dobra, spadaj. No, te miejsce, co widzicie, to takie jest małe, to tam teraz idziemy, nie? Tam. Tak. Ja tu byłem 2 miesiące temu, wie pan? To tak dawało tutaj słońce, że szok, że normalnie 42 stopnie. Teraz to jest normalnie luksus. Tutaj mamy Titanic Resort. To mnie bardzo fascynuje, zobaczcie. Półmetrowe krawężniki. To jest typowe w tych krajach, wie pan, nie? Jak pan ma w ogóle na imię? To ma Roman. Mirek. Może tu przejdziemy na drugą stronę, chodźcie. To jest nasz Aladdin Resort, tam gdzie właśnie mieszkamy z córeczką. Na ten basen pójdziemy, przewidać. Przecudownie. To tutaj, chodź Malan. Tutaj się... Nie przejmuj się. Tutaj się rzucałem jak kobry, bo jest bardzo mało ludzi. Bo to nie jest ogólnie miasto, my jesteśmy na tych wybrzeżach. Chyba że chcecie popatrzeć, to idźcie. Znaczy, my najpierw chcemy pieniądze wymienić. Hi, I want to ask you something.
Can you tell me where I can change the money? Where's the money exchange or something? We have here, we can change in dollar. Yeah, in your Egyptian money. Okay, we can help. What's the exchange rate? The same what we have in bank 16. Show me. Euro on dollar? Euro. Euro. Mohamed, wait a second, I make it up. Malena mówi, że tutaj ogólnie nie wydają w groszach, w takich groszach jak u nas w Polsce. Jeden groszy, dwa grosze, że to jest, nie? Że oni zaokrąglają, tak? Właśnie filmujemy, jak tutaj wymieniamy pieniądze w maszynie. Moja córka wsadziła 20 euro. Zobacz, ile kasy wyszło. Jesteśmy tutaj naładowani.